Dobry wieczór! Czy mnie słychać? I widać. Dobra, to minutę się pobrychamy z mojego wyglądu. Dziękuję serdecznie. Już. W Polsce właśnie tyle trwa minuta ciszy, także... Siemanko. 31 lat marzyłem, żeby tutaj wystąpić. W końcu się udało. Kiedyś też marzyłem, żeby być rudy. I się taki urodziłem. Dopiero później się dowiedziałem, że to jest chujowe. W szkole, na studiach mówili, ej rudy, wypierdalaj. Mówili, że rudy jest złośliwy, że nie ma przyjaciół, nie ma duszy, że jest chytry, że zdradliwy, że ma sine podniebienie. To zainteresowanym później pokażę. Ja sobie zrobiłem całą listę negatywnych rzeczy, jaki jest rudy. I taki się kurwa stałem. Żeby zbytnio nie rozpierdalać polskich stereotypów. Także proszę bardzo, to wasza wina. Moje narodziny były bardzo ciężkie. Jak się urodziłem, miałem jeden stopień w skali Apgar. Tak, byłem tylko śliski. Nic więcej. Na początku miałem mieć na imię Niedowładek. To dzisiaj w niektórych miejscach jestem tylko śliski. Ale są miejsca, gdzie jestem suchy. W chuj. Tak. Ogólnie ciężko było się rodzić w latach 80. Pamiętam. Pamiętam to, te czasy. W latach 80. jak się urodziło rude dziecko w rodzinie, to była taka ustawa 500 minus. A jak się je zabiło, to 500 plus, rodzina wychodziła na zero. Dlatego spychano wtedy jeszcze rude osoby ze skał, oddawano bogom w ofierze. Nawet bogowie tak patrzyli, no kurwa, znowu rudy? Nie mogą zabić kogoś normalnego? To były te czasy. W ogóle jeszcze do początku XX wieku na polskich wsiach oraz w Białymstoku był taki przesąd, że jak kobieta w ciąży spojrzała na rudego człowieka, to mogła urodzić chore dziecko. Albo rudę. I się modliła, żeby było chore. Dlatego 95% populacji na Ziemi jest chore i 5% tylko jest rudych. Także w Polsce ogólnie jest bardzo dobrze być takim charakterystyczną osobą. Ostatnio podszedł do mnie koleś i mówi, ty ziomek, zajebiście wyglądasz, naprawdę jest fajna styluwa, świetna broda, szacuneczek, świetna broda, ale zetnij ją. Więc ja świetny dres, tylko spal go. Tylko tak pomyślałem, jakbym powiedział, to bym nie stał dzisiaj tutaj, także warto zapomnieć o takich rzeczach. Ja tak obserwuję ludzi, słucham na przykład i wydaje mi się, że często mówimy takie słowa, które zupełnie nie są potrzebne w naszej komunikacji. To jest takie, wiesz, nie, no prawda, no nie. Ja cały czas, jak byłem rudym, małym dzieckiem, to na koniec każdego zdania mówiłem prawda, żeby ludzi zapewnić, że to, co mówię, to prawda. Mówiłem, jestem głodny, prawda? To były ciężkie czasy też. Mój sąsiad ma coś takiego, on rano wstaje, tam widzi mnie na korytarzu, mówi, siema Jaksa, wiesz co? Ja mówię, no kurwa nie wiem, ale zaraz się dowiem pewnie. Bo wiesz, bo mi ukradli samochód, wiesz, ale wiem, gdzie stoi. Wiesz, może byśmy podjechali swoim samochodem, wiesz, wiesz, nie? Ja mówię, a ty Jarek wiesz, że cały czas mówisz, wiesz, on, a wiesz, że nie wiem, wiesz? Najgorszy przypadek to był taki czas, kiedy organizowałem koncert Orkiestry Świątecznej Pomocy i zadzwonił do mnie taki szeregowy z jednostki, szeregowy od grochówki i mówi, panie Arku, jutro będziemy o 8:50, na 9:00 grochóweczka będzie gotowa, wszystko będzie miało ręce i nogi, będziemy wydawać tam do 18:00, będzie wszystko miało ręce i nogi, życzę panu, żeby ten dzień miał ręce i nogi. Słucham, on, ręce i nogi, do widzenia. Kurwa, koleś stracił pół życia, żeby pierdolić o tych rękach i nogach. Pół życia. Ale słuchajcie, nieważne. Posłuchajcie tego. Wczoraj spotkałem mojego przyjaciela, którego wcześniej widziałem w szkole podstawowej ostatnim razem. Dlatego ta przyjaźń trwa do dzisiaj. I przypomniała mi się lekcja matematyki, kiedy pani matematyczka, bo kto na matematyce, poprosiła go do tablicy i mówi, Krzysztofie, ile jest 2 minus 3? I Krzysztof tak stoi przy tablicy i mówi, ale tego nie da rady odjąć. I spotkałem go wczoraj
I się okazuje, że to jest jedyny mój znajomy, który nie ma długów. Czasami warto być chujowym w matematykę. Jest jeszcze pewna grupa, która też jest chujowa w matmę. To są Jehowi. Oni wierzą, że tylko 144 tysiące ludzi zostanie zbawionych, kurwa, będą niebieskimi aniołami, kurwa. Nikt więcej, ni chuja, nie, nikt więcej. A ja sprawdziłem, ilu ich jest na całym świecie, jest ich 8,5 miliona. A oni, kurwa, chodzą po domach i namawiają kolejnych. Zmniejszając swoją szansę. Jakbym ja wiedział, że jedna osoba zostanie zbawiona na świecie, ni chuja nikomu bym nie powiedział. Ale załóżmy, że jest 144 tysiące ludzi, już się zebrali, kurwa, tam czekają na wieczność, za chwilę będzie wieczność. Ja bym się tam zanudził na śmierć. I jest brama, tam jeszcze dobijają się do tej bramy, ktoś podaje dziecko. Weźcie chociaż dziecko, ma jeden stopień w skali Abgar. Uważajcie, żeby wam się nie wyśliznęło. Tam kadłubek podbija, mówi, weźcie chociaż mnie. I tam koleś stoi, no niestety u nas wszystko musi mieć ręce i nogi. No. Bo to był ten żołnierz, nie wiem, czy pani zrozumiała, tak? Ten z... od grochóweczki, tak? Tak? Okej, dobrze. Ja chciałem się pochwalić, że ogólnie to nigdy nie miałem problemu z kobietami. Po prostu nie zwracały na mnie uwagi. Żyłem sobie spokojnie, kiedyś się zwróciła uwagę. I byliśmy ze sobą tak między 2 a 3 lata, takie męskie, między 2 a 10 lat byliśmy ze sobą. I ona pewnego cudownego dnia przyszła do mnie i mówi: Arku, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, jesteś najlepszy, jesteś dobry, jesteś tak dobry, że ja na ciebie nie zasługuję. I mówię, jak chcesz, to mogę być gorszy. Gdzie ci przyjebać? I ona mówi, że nie o to chodzi. I tak jej przyjebałem, bo... się wkurwiłem trochę. Nie no, żartuję, no, nie uderzyłem jej tak mocno. Nie, żartuję, no nigdy nie uderzyłem kobiety pierwszy. Żarcik, żarcik. Nie uderzyłem nigdy kobiety bez powodu, kurwa. Nie, żartuję, no, naprawdę, nie biję się kobiet jeszcze. Albo już. I mówię do niej, kochanie, no, znaczy już nie kochanie, przecież nie ma czegoś takiego, że, może, że jesteś w czymś tak dobry, że kurwa nie możesz tego robić. No, przecież nie ma mistrza świata w biegach na 100 metrów i przychodzi trener, mówi, kurwa, jesteś za dobry, może kajakarstwo? No nie wiedziałem, co zrobić z tą informacją, więc zacząłem żyć według tej zasady. Na drugi dzień wyjebałem obiad, bo był za dobry. Zostałem ateistą, bo Bóg był dla mnie za dobry. Kiedyś będę miał jakiegoś synka, Bóg daj, to powiem do niego, słuchaj, Maciusiu, jesteś dla nas za dobry, wypierdalaj do domu dziecka, także... Wydaje mi się, że dzisiejsza publiczność też jest dla mnie za dobra, także... Dziękuję serdecznie. Nie, żartuję, żartuję. Nie, już tak nie mówię tego żartu zbytnio. Kiedyś ktoś mi krzyknął, ty też jesteś dla nas za dobry. Chciałem skończyć występ w połowie, także nie polecam. Ogólnie teraz już mam dziewczynę, bo akurat było można mieć, to wziąłem. Jak się jest rudy, to się bierze wszystko, co jest chętne. Moja dziewczyna nie ma zębów, ale zajebiście robi loda. Nie, żartuję, ma zęby. Znaczy nie wszystkie, ale ma. Znaczy nie żartuję, że zajebiście robi loda, bo tak mi mówili wszyscy moi przyjaciele. Nie żartuję, no jestem rudy, nie mam przyjaciół, kurwa. Obcy ludzie mi to mówili. Nieważne, nieważne. My sobie tam no, mieszkamy sobie razem, tam akurat było można mieszkać, kurwa, to wzięliśmy mieszkanko. I moja dziewczyna ostatnio wyjechała na 3 tygodnie gdzieś i dzwoni do niej, mówię, kochanie, muszę zrobić pranie. On mówi, nie, wrócę, to zrobię. Mówię, nie, ja muszę mieć czyste rzeczy, bo mam występ w Szczecinie, muszę mieć czyste rzeczy, jakbym występował gdzieś, kurwa, w Gorzowie, to w brudnych bym pierdolnął, ale... Muszę mieć czyste. Ona, dobra, to wrzuć wszystko, co chcesz uprać do pralki. Mówię, kurwa, tego się domyśliłem. Zawsze tak robię, tylko co jest dalej?
Ona mówi, no to wlej różowego płynu w tą lewą dziurkę w klapie. Wlałem, pytam się, co dalej. Ona mówi, zamknij klapę. Zamknąłem, pytam się, co dalej. Ona, naciśnij start, nacisnąłem. Pytam się, co dalej. Ona mówi, że już. Pytam się, jak to, kurwa, już? I wtedy do mnie doszło, że przez całe życie byłem robiony w chuja. Wszystkie kobiety, z którymi mieszkałem, czyli moja matka, pierwsza dziewczyna, druga, czwarta, dziesiąta. Dziesiąta, kurwa. Coś się tam drzesz, ciobek. Taka mała dygresja, stary, nie drzyj się, tak, bo... Jak ja bym kiedyś mógł być kimś innym, to dzisiaj bym chciał być tobą i bym wtedy zamknął ryja po prostu. A później bym poszedł do domu i się tak po cichu powiesił, kurwa. Ale to tylko marzenia, nie bierz tego do siebie. Nie, no żartowałem, kurwa. Moja matka i pierwsza dziewczyna, oczywiście. Moja matka i pierwsza dziewczyna zawsze mówiły: Arku, zrobiłam pranie, to ty chociaż rozwieś. I ja rozwieszałem. Myśląc, że to jest jakaś chujowa, poboczna czynność całego skomplikowanego procesu prania, mówiłem nawet, kochanie, tak się namęczyłaś, tak wyschnie, to poskładam. Nawet się nauczyłem prasować na mokro. Teraz żrando rozjebałem, musiałem odkupować. Się okazuje, że 31 lat to kurwa ja robiłem pranie. Ostatnio na występie powiedziałem ten tekst i w pierwszym rzędzie siedziała taka para, która widać było, że 50 lat ze sobą mieszkają. To było widać. I po tym tekście koleś tak zrobił. A kolesiuwa. No i w tym momencie powiedzenie lepiej późno niż wcale zamienia się lepiej wcale niż późno. Także dziękuję serdecznie. Dobranoc. Papa.